Wrocławska firma ForGame już raz przed rokiem starała się o możliwość uruchomienia w Lesznie kasyna gry. Jako lokalizację wskazywała niewielką uliczkę Korfantego sąsiadującą z Narutowicza. Mieszkańcy i Rada Miejska wyrazili wówczas swój sprzeciw. Sprawa jednak ponownie trafi pod obrady samorządu, bo ForGame nie ustaje w wysiłkach. Co myśli o tym Rada Miasta? Rozumiem, że mieszkańcy są przeciwko, tak? Jeśli Rada podejmie negatywną uchwałę, no to my nie będziemy mieli... będzie znany stan prawny, tak? W tej chwili nie jest, bo ta uchwała nie została podjęta. Mieszkańcy jednak wciąż są pełni obaw, czego dali wyraz w trakcie konsultacji społecznych w urzędzie. Obrazowo można by powiedzieć, że jest uliczka zabudowana początkowo przez 11 domków jednorodzinnych w szeregu. Do tego doszły dwa domy jednorodzinne, projektowane jako domy jednorodzinne od początku. A w tej chwili po latach mamy taką sytuację, że jeden z tych domów ma być kasynem gry. Co być może, że to troszeczkę brzmi za bardzo przerażająco nas, ale no nie wiem, czy ktoś by chciał przy takiej ulicy mieszkać, mając tego typu przybytek na tak małej, cichej uliczce. Szanujemy zdanie mieszkańców, że wokół nie chcą mieć kasyna. Niezależnie od argumentów, ale argumenty opierające się na zarzucie, że jest to element przestępczy, że są to ludzie, którzy z różnego marginesu społecznego się wywodzą, no to ten mit musi być naprawdę obalony, bo to akurat argumentem przeciwko kasynu nie jest. Umówmy się, że w kasynach gry grają ludzie zamożni, a nie ludzie z ulicy. To nie jest ten typ gracza. W związku z tym jesteśmy dzisiaj po to, żeby jeszcze raz wysłuchać mieszkańców, żeby jeszcze raz podzielić się naszymi argumentami za lokalizacją i jeżeli oczywiście mieszkańcy w dalszym ciągu będą podtrzymywać, że nie chcą mieć tego kasyna, to my oczywiście nie będziemy im tego kasyna narzucać. Stanowisko mieszkańców tej części miasta jest jasne. Mówią nie lokalizacji kasyna. Mają pełne wsparcie radnych prawicowych i zapewne także dużej części pozostałego składu rady. Projekt uchwały w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu zgodnie z procedurami trafi do podpisu wiceprezydenta Leszna. Będzie głosowany na najbliższej sesji samorządu. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.